Tytuł tego filmu wywoła pewnie sporo dyskusji w komentarzach, ale według mnie sezon 16 jest jednym z najlepszych sezonów w historii Ninjago i dzisiaj w tej obszernej recenzji opowiem wam dlaczego tak sądzę. Dziękuję wszystkim wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Sezon 16 Crystallized, czyli w polskim tłumaczeniu zapewne będzie tutaj nazwa Skrystalizowani. Składa się z 30 odcinków i każdy z nich trwa mniej więcej 11 minut, co daje nam ponad 5 godzin czasu na rozwój wszystkich wydarzeń. Mamy kilka luźniejszych odcinków, tak zwanych wypełniaczy, ale tak naprawdę każdy z nich skupia się na dwóch głównych wątkach tego sezonu, czyli przywrócenie Nii do normalnej ludzkiej formy oraz pokonanie kryształowego króla. Co było dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem, to to, że każdy odcinek ogląda się z niesamowitym z zaciekawieniem. Nie wiem czy pamiętacie, ale ostatni raz, kiedy dostaliśmy 30-odcinkowy sezon, był dość dawno temu, bo był to sezon 11. Tamte wydarzenia rozwijały się zupełnie inaczej i niektóre odcinki można było tak naprawdę wyciąć i nikt nie zauważyłby różnicy w fabule. Podczas gdy w przypadku sezonu 16 sytuacja jest zupełnie inna. Ciężko oderwać się od tych odcinków, i każdy z nich wprowadza od siebie coś nowego do historii. I właśnie od historii zaczniemy. Jak wypada fabuła w tym sezonie, jak wypada główny wątek i wszelkie poboczne. No cóż, nie jest to nic bardzo oryginalnego. Od kolejny złoczyńca, który ma ochotę na przejęcie władzy nad krainą Ninjago. Nawet nie kolejny, bo mrocznego władcę mieliśmy okazję zobaczyć już w tym serialu kilka razy. Stworzył on sobie armię z Zemstone'u, kamienia odpornego na moce ninja, zebrał największych złoczyńców z ostatnich lat i podjął się ataku na miasto ninjago. Jego celem było całkowite unicestwienie światła, całkowite unicestwienie dobra, tak aby na świecie w końcu zapanował pokój. No bo gdy wszystko pogrąży się w ciemności, to nie będzie nikogo, kto mógłby jej się sprzeciwić, czyż nie? Oczywiście cały jego plan się sypie, bo ninja dzięki nowym umiejętnościom są w stanie obronić miasto, także myślę, że jeśli usunąćby tutaj imiona postaci, to tą fabułą można by opisać także wiele innych sezonów ninjago. Mimo tych niezbyt oryginalnych koncepcji i założeń, bardzo przyjemnie się to wszystko ogląda. Dlaczego? Cóż, myślę, że wpływają na to głównie dwie rzeczy. Pierwszą z nich są postacie, które w tym sezonie naprawdę są świetnie napisane. Twórcy doskonale poradzili sobie z przedstawieniem charakterów zarówno dobrych, jak i złych bohaterów. Mega podobały mi się emocje, które w tych mocniejszych odcinkach kipiały po prostu z postaci, a to łatwo zaniedbać. Ale o postaciach porozmawiamy jeszcze w późniejszej części tej recenzji. Drugą rzeczą, która sprawia, że ten sezon ogląda się naprawdę przyjemnie, są emocje i ciągłe trzymanie widza w napięciu. W poprzednich sezonach, na przykład w trzecim, czy też w piętnastym, to w sumie tylko zakończenia były takie serio mocne, podczas gdy tutaj twórcy już od samego początku traktują naszych ninja bardziej dojrzale, nadają temu sezonowi więcej brutalności i to jest niesamowicie dobre. Uwielbiam te sceny, gdzie Harumi dojeżdża Lloyda i traktuje go jak śmiecia, szczególnie ubóstwiam odcinek, w którym razem trafili do dżungli. Mogliby głaskać się po główkach lub nienawidzić się, ale nie. Oni sami nie wiedzą, co mają o sobie myśleć, co mają czuć i przez to są totalnie zagubieni. Scenariusz w tym sezonie naprawdę powala na kolana, jeśli porównamy go do jakiegokolwiek wcześniejszego. Jak wobec tego wypada zakończenie? Cóż, jest to chyba najbezpieczniejsze zakończenie jakie twórcy mogli nam zaoferować. Ja bardzo dobrze zdaję sobie z tego sprawę, że fajnie byłoby zobaczyć, nie wiem, śmierć jakichś bohaterów, na przykład Garmadona, zamiast udawania mógł on naprawdę zostać ranny i przynajmniej mielibyśmy jakiś poruszający moment w tym finale. Albo ninja, którzy poświęcili swoje moce, mogliby poświęcić swoje życia w imieniu ratowania ninjago, ale te zakończenia wywołałyby znacznie więcej kontrowersji, jednym one by się spodobały. Inni by narzekali, a do tego twórcy postawiliby samych siebie w trudnej sytuacji. Znaczy, jeszcze jakby tam uśmiercili Garmadona, to ki z tym. Ale gdyby uśmiercili ninja, no to ciężko z takiej sytuacji wyjść, gdyby chcieli ich w przyszłości wykorzystać w serialu. A takie zakończenie jakie dostaliśmy jest naprawdę bezpieczne. Wszyscy sobie żyją długo i szczęśliwie, a fani no cóż, nie mogą się do niczego przyczepić, bo jest to jak najbardziej dobre i przyjemne zakończenie. Chciałbym opowiedzieć też troszkę o wyglądzie tego sezonu, o animacji, o grafice, o tym jak to wszystko wspaniale tutaj wygląda. Jest to bez dwóch zdań najładniejszy sezon w całej historii Ninjago. Mamy tutaj o wiele więcej szczegółów niż kiedykolwiek. No, spójrzcie na blok mieszkalny, w którym przesiadywał Garmadon. Wygląda jak prawdziwy, podczas gdy w poprzedniej w innych sezonach często ten aspekt był zaniedbywany. Do tego niesamowite są sceny walki. Kocham to, jak wszystko jest tutaj dynamiczne, jak zwykłe pojedynki na miecze i spinjitsu zostały zastąpione epickimi pokazami umiejętności. Tutaj nie ma czegoś takiego, że łu i Mroczny Władca strzelają do siebie kulkami energii i to wszystko. Oni wykorzystują tu to, co mają dookoła siebie, potrafią na przemian korzystać z różnych mocy i to jest coś fantastycznego. Mówiłem, że wrócę jeszcze w tej recenzji do postaci, także zajmijmy się nimi teraz. Nie ma tu jakichś dramatycznych zwrotów akcji, ninja zachowują się raczej tak jak w poprzednich sezonach, ale powtórzę się. Kocham to jak twórcy wyciskają z nich emocje. Na przykład gdy Lloyd siedział w klatce u Harumi albo kiedy kłócił się z Garmadonem. To wszystko wyglądało tak, tak naprawdę realistycznie, no i myślę, że trzeba też docenić mistrza Wu, który jeszcze niedawno narzekał, że jest już tak stary, że do niczego się nie nadaje, a tutaj dzielnie walczy. Dobrze, że to zrobili, bo nie wybaczyłbym im sytuacji, w której zakończyliby niczego, a Łu nadal byłby starym zgredem, bez chęci do życia. Cały czas w sumie dzisiaj chwalę ten sezon, to co? On jest taki wspaniały, że nie ma wad? Tak, <laughs> ale jest jedna rzecz, która nadal mnie boli. Realizacja, publikacja, premiera tego sezonu. W sensie to, to, na, to nawet nie była premiera. Lego wypuszczało odcinki na YouTube, na Netflixie, potem usuwało, potem wyciekały po chińsku czy koreańsku, potem znowu znikały i znowu się pojawiały i nikt nie potrafił nad tym zapanować. Pierwsze odcinki pojawiły się w maju, a ostatnie dopiero na koniec września, w ostatni dzień września, i nie miałbym problemu, gdyby oni sobie wypuszczali ten sezon przez pół roku, ale normalnie, w regularnych odstępach czasu i na jednej platformie. Mogliby wrzucać odcinki na YouTube, nie wiem, co tydzień, po dwa, i wszystko byłoby w porządku. A tak to tego sezonu nie dało się normalnie obejrzeć, co według mnie trochę zepsuło odczucia. Następnym razem Lego zdecydowanie musi o wiele bardziej się tutaj nad tym pochylić i popracować. Także podsumowując tę moją trochę przydługą opinię na temat sezonu 16, jest to sezon bardzo dobry, zarówno pod względem historii, postaci, a także samego wyglądu i efektów graficznych. Jedyną rzeczą, która tutaj wychodzi na duży, 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 duży minus, no to jest ta realizacja. Te kompletnie nieprzemyślane i niezaplanowane wypuszczanie odcinków, ale tak Poza tym, wszystko jest super. I to już wszystko, moi drodzy na dziś. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tym sezonie. I pamiętajcie, że jeśli chcecie obejrzeć cały szesnasty sezon z polskim dubbingiem, to w przypiętym komentarzu znajdziecie link do playlisty. A tymczasem, ja bardzo dziękuję wam za oglądanie i przypominam o subskrypcji i łapce w górę, jeśli odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się. Do zobaczenia.